kiedy tak słucham ciągle tych różnych relacji z prześladowanych naszych prześladowanych braci i sióstr i teraz o Pakistanie i tak dalej wiecie myślę, że słabość danej religii polega na tym, że ona próbuje siłą kogoś zmusić do wiary. To jest słabość. To znaczy, że islam, muzułmanie nie mają siły i oni próbują na siłę utrzymać swoją religię. Bo gdyby ufali tak naprawdę swojemu Bogu, to by polegali bardziej na nim. Powiedzieliby to, co powiedział kiedyś ojciec do Gedeona: Skoro jest Bogiem, niech walczy. Niech On walczy. Drodzy, i kiedy patrzę na tą zaciętość, na tą nienawiść, to przypomina mi się to, o czym rozmawiamy już od dwóch tygodni odnośnie listu do Galacjan, kiedy mowa jest o apostole Pawle, który Pisze ten list, a który przed swoim nawróceniem był takim dosłownie, jak dzik, zachowywał się na kartoflisku i, i, i niszczył Kościół Boży. Wpadał, prawda? Wywlekał z domów, zmuszał do bluźnierstw, załatwiał listy polecone do tego, aby mógł, miał ten autorytet tych władz religijnych do prześladowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale zwróćcie uwagę, że jest Ponadnaturalna moc w Kościele, jest ponadnaturalna moc w życiu każdego z nas, że Ty i ja nigdy nie jesteśmy sami w najtrudniejszej sytuacji, ale ten, który jest Panem, ten, który jest zbawcą, jest obecny w Twoim i w moim życiu. To jest piękne, to, co, to, co ta siostra, o której słyszeliśmy, powiedziała o krzyżu. I kiedy patrzę na historię Kościoła, im więcej Kościół był prześladowany, im więcej było ataków na Kościół, Kościół pomnażał się dla Bożej Chwały. Tak było na początku w Jerozolimie, tak było w czasach rzymskich za Nerona. I kiedy było, wiecie, przebudzenie, o ile dobrze pamiętam, to jest rok 1960. W, y, y, Nigeria, Zair, przemieniony później na, na Zair, y, kiedy. Poganie doszli do władzy, władze komunistyczne w tym kraju, powiem Wam, było tak ogromne prześladowanie. Wcześniej, w latach 30., było tam potężne duchowe nawiedzenie i przebudzenie, ale później, kiedy sytuacja polityczna się zmieniła, tego kraju po prostu wpadano do kościołów i kościoły, że tak powiem, rzeka krwi płynęła w kościołach. Siekano wszystkich. Nawet na targach wrócono do pogańskich zwyczajów i na targach sprzedawano ludzkie mięso. Tak ogromne zepsucie, tak ogromna niemoralność wtedy panowała, kiedy ludzie odwrócili się od Ewangelii, te władze i zaczęli prześladować Kościół. I trwało to jakieś parę lat. I w końcu ci prześladowcy powiedzieli tak, im więcej ich mordujemy, tym więcej ich jest. Im więcej ich zabijamy, tym więcej ich jest. Jest moc w kościele Jezusa Chrystusa, drodzy. Jest ten, który jest życiem, ten, którego nic nie jest w stanie pokonać. Życie, które jest w Chrystusie, ma niesamowitą moc, pozwala nam ostać się w najgorszym ogniu prześladowań. Ta moc Boża jest w nas. Kiedy czasami idziesz chodnikiem i gdzieś asfalt jest pęknięty, i patrzysz spod te, z tego asfaltu, jakaś mała roślinka zaczyna wyrastać, to jest moc życia. Halleluja! Wszędzie jest kamień, wszędzie jest asfalt, wszystko chce być wyrównane, ale nagle życie się przebija, i to życie, którym jest Jezus Chrystus, jest w tobie i we mnie. W każdym Bożym Dziecku. A więc chcę wrócić dzisiaj znowu do Listu do Galacjan. Chcę wrócić do tego człowieka, który pisze ten list apostoła Pawła, który wcale nie był taki miły i uprzejmy wcześniej, jak powiedzieliśmy, on dyszał groźbą, chęcią mordu, on więził, on się zgadzał z zabójstwem chrześcijan, wywlekał z domów, ale spotkanie z zmartwychwstałym Chrystusem absolutnie całkowicie tego człowieka zmieniło. Od prześladowcy stał się najgorliwszym zwolennikiem Chrystusa i drogi pańskiej. Wiecie, ta przemiana nie mogła nastąpić na drodze tylko intelektualnej. On usiadł, prawda, i coś sobie tam wymyślił. Nie. On mówi wyraźnie, w tym liście pisze, że on tego nie rozumiał, on robił wszystko, żeby zwalczyć imię Jezusa, ale pewnego momentu Bóg do niego przemówił. I mówi: Bóg postanowił objawić Chrystusa we mnie. We mnie. On nie jest gdzieś obok, gdzie jest, nie jest gdzieś wysoko. Bóg postanowił go objawić we mnie i to mnie totalnie złamało. To sprawiło, że zdecydowałem się iść za nim. Wiecie, on nawet w pewnym momencie, już później, wiele lat później niż pisze ten list, Pisząc z, z Rzymu, z więzienia, mówi, wszystko, co było moim własnym wysiłkiem, na, w czym mógłbym upatrywać chlubę, moje pochodzenie, moje wykształcenie, to wszystko ze względu na Chrystusa uznaje za śmiecie. Dosłownie zagnuj. Dosłownie zagnuj. Oto nie może człowiek wykształcony, a znał trzy języki, nie może człowiek, który uczył się u najlepszego nauczyciela zakonu, człowiek, który wychował się w mieście trzecim co do miasta uniwersyteckiego współczesnego świata po Atenach i po Aleksandrii, od tak nagle zmienić się w gorliwego, żarliwego naśladowcę Jezusa Chrystusa, gotów dla Niego oddać życie. I on... Mówi, ja tego nie rozumiałem, tego nie wiedziałem, ale teraz wiem, kiedy Bóg stanął na mojej drodze i kiedy ja usłyszałem jego głos w drodze do Damaszku. Ja zaufałem Jemu, ja uwierzyłem Jemu, ja doświadczyłem Jego łaski, Jego przebaczenia i mówi: Zrozumiałem, że On już o mnie myślał od poczęcia, kiedy byłem w łonie jeszcze mojej matki. On wybrał mnie, kiedy w łonie matki jeszcze byłem. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy, czy możesz powiedzieć o sobie, Bóg myśli o nas, Bóg nas zna. Jeszcze żadnego, nic nie uczyniliśmy. W łonie matki już On nas doskonale zna. Ma plan dla naszego życia. Nawet można powiedzieć, że przed założeniem świata on już nas znał. On jest. Niepojęty dla nas, ale jest dobry, jest łaskawy. On robi wszystko, żeby nas do siebie przyciągnąć. Żeby, żebyśmy zobaczyli, że On jest żywym, prawdziwym Bogiem, że jest Bogiem dobrym, Bogiem, który wszystko uczynił dobrze, tylko myśmy to popsuli i pozwoliliśmy to popsuć. Bo zamiast być Jemu posłusznymi, człowiek posłuchał tego, który jest przeciwnikiem, stał się przeciwnikiem Boga. A więc apostoł Paweł, on doskonale wie, on doskonale wie, co przeżył z Bogiem, i teraz um, pisze do ludzi, których, <coughs> przepraszam, których wiara w Ewangelię Jezusa Chrystusa jest zagrożona. Drodzy, apostoł Paweł, który pisze, pisze ten, 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 ten list, mówi do tych zborów w Galacji. On ma świadomość, on o tym pisze, on o tym mówi. Ci ludzie, którzy przyszli do Was po, po mnie, po moim zwiastowaniu, po tym, kiedy już ustanowiliśmy starszych zborów w Waszych zborach, pojawili się ludzie. Wiecie, są ludzie, którzy lubią w... przejmować pracę innych, którzy lubią pracować na innym czyimś gruncie. Sami nie zapracują, sami nie zakaszają rękawów, ale chcą, jakby wziąć coś gotowego dla siebie. I ci ludzie, zbory, ci nowowierzący, którzy może mają rok, może mają dwa lata stażu wiary, oni nie są w stanie tego dostrzec. Bo ci pseudo apostołowie, o których Paweł mówi, fałszywi nauczyciele, oni oni, wiecie, może przychodzą z taką wielką miłością i troską. Wiecie, zaraz mi się przypomina jeden z synów Absalom, jeden, jeden z synów Dawida, który zsiadał u bram, i, i, i tak ludzie wchodzili, on gdzie idziecie, do króla idziemy. Ale król nie ma czasu dla was, a ja znajdę dla was czas. Wiecie, to są tego typu ludzie, którzy manipulują i chcą manipulować więcej. Oni robią coś dużo więcej, bo apostoł Paweł mówi, że oni oni przekręcają Ewangelię Jezusa Chrystusa. To słowo przekręcić tutaj yy, o, oznacza ludzi, którzy dosłownie odwracają się i odmieniają tą Ewangelię. Ważne jest, drodzy, abym dzisiaj, i to jest moim dzisiaj celem, upewnić nas, żebyśmy przypo, przypomnieć nam, czym jest, co głosi dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Żebyśmy nie, nie pozwolili sobie na to, aby zostać w jakikolwiek sposób okradzeni albo pozwolili. Samym sobie, w swoim myśleniu na zmieszanie Ewangelii, tak, że okaże się, że myśmy odwrócili się od prawdziwej Ewangelii. Że już naprawdę nie trwamy w tej prawdziwej Ewangelii. A więc apostoł Paweł mówi, ci fałszywi nauczyciele w wierszu, wierszu siódmym i 8 oni Przekręcają, oni niepokoją, oni sprawiają, że ta Ewangelia już nie jest Ewangelią. Nazywają różną inną zupełnie od tej, którą ja wam zwiastowałem na początku. Inaczej mówiąc, duchowe życie tych Zborów jest zagrożone. Drodzy, nie dziwmy się, jeżeli nawracasz się do Jezusa Chrystusa, decydujesz się, iść za Jezusem Chrystusem, wiedz jedno, że Twoja wiara. Twoja decyzja, twoje, twoje przekonanie będzie poddana próbie. Oczywiście, że Bóg nie daje prób ponad nasze siły czy pokuszeń, mamy tą gwarancję, ale na pewno będziesz poddany próbie. Każdy wierzący, w pewnym momencie, zaraz po swoim nawróceniu, czy to ze strony bliskich, czy dalekich, czy różnych myśli pojawiających się, diabeł będzie chciał wzbudzić niepokój. Będzie chciał wzbudzić wątpliwości, czy to, komu uwierzyłem, w co uwierzyłem, rzeczywiście jest prawdą. No bo przecież, jak popatrzę, to gro myśli inaczej. Wierzą inaczej. Jak tak wielu może się mylić? A jednak, wiecie, tłumy nigdy nie są jakby wyznacznikiem, gdzie jest prawda. Nigdy. Oto Paweł pisze ten list pełen wzburzenia, poruszenia do, do, do tych zborów w Galacji. Przecież on jest ich duchowym ojcem. On poświęcił czas, on o mało nie zapłacił życiem, bo przecież tam w listrze ukamionowali go. Wydawało się, że już się nie podniesie, że jest martwy. Bóg dokonał pewnego cudu, Bóg go zachował tak, że on mógł stać i iść dalej i, i głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dajecie się, o, mówi, nie, przekręcacie tą Ewangelię, o to już nie jest, ci fałszywi nauczyciele ją przekręcają, to już nie jest Ewangelia, którą ja wam głosiłem, to jest fałsz. I mówi, dajecie się odwieść, dosłownie odrzucacie tą Ewangelię. To słowo odwieść, dziwię się, szósty wiersz, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść. Oto to są ludzie, którzy świeżo się nawrócili, doświadczyli łaski i mocy, ale oto przyszedł ktoś inny, zamiast ufać swojemu duchowemu ojcu, jakim był Paweł. Zamiast się zastanowić, o co tu tak naprawdę chodzi, dlaczego nagle, nagle my do, doznaliśmy szczęścia, radości i teraz to wszystko jest zakwestionowane, czy prawdziwie wierzymy. Zamiast zaufać, oni nadstawili ucha na głosy kogoś innego. Drodzy, tak wielokrotnie, czy w ciągu tygodnia są różne rozmowy, ktoś dzwoni, ktoś pyta, pastorze, co o tym myślisz? A co o tym myślisz? Wiecie, pojawiają się różnego rodzaju, wejdziesz na internet i tam masz różnego rodzaju poglądy. Pytanie jest, jakim jesteś człowiekiem? Czy chętnie, skoro nadstawiasz ucha na wszelkie. Wiadomości, jakieś nowe rzeczy, nowe obietnice. Nad czym? Czy ugruntowujesz się w swojej wierze, wierze opartej o prawdę Bożego Słowa, o, o to, co już doświadczyłeś. Wiecie, bardzo szybko jest zbudzić wątpliwości w człowieku, świeżo nawrócony. Bardzo szybko jest zbudzić wątpliwości, kiedy coś zniosłego przeżywasz z Bogiem, bo diabeł przychodzi od razu i stawia, stawia taki wielki znak zapytania, czy rzeczywiście to jest od Boga. Ja już mówiłem wam o moim świadectwie, kiedy przeżyłem przez Duchu Świętym, kiedy zacząłem się modlić innymi językami. Kiedy taki byłem zaszokowany. Oto modlę się innymi językami. Wiecie, to, to, to było tak wielkie, że ja do drugiej czy do trzeciej w nocy nie mogłem spać, a ja cały czas się modliłem, uwielbiałem Boga. A na drugi dzień pojawiły się myśli, to nie jest od Boga. Ty sobie paplasz tak. To nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Wiecie, Przeciwnik będzie zawsze podważał prawdy Bożego Słowa, doświadczenia Twoje i moje z Bogiem. I ważne jest, komu ja będę wierzył. Ważne jest, czy oprę się o prawdę Bożego Słowa. To dlatego tak ważne jest, żeby Boże dzieci, Ty i ja, żebyśmy wzrastali w poznawaniu Słowa, aby Słowo było jednym z priorytetów Twoim i w moim życiu. Abyśmy byli zdolni do dania odporu przeciwnikowi i jego kłamstwom. I dobrze, że miałem przyjaciela, brata, ciągle on jest moim przyjacielem, jeszcze żeśmy się nie rozeszli, ciągle jesteśmy przyjaciółmi, dobrze nastawionymi do siebie. On wziął Biblię, mówi Andrzej, ale tam w Łukasza jest napisane: jeśli będzie jakiś, jakiś ojciec, jakiś ojciec da węża, czy da skorpiona, czy da kamień, Prawda? Gdy dziecko go prosi o chleb, to o ileż bardziej Ojciec Niebieski da ducha świętego tym, którzy go proszą. Wiecie, ta prawda to jakby odcięła te wątpliwości, to zwątpienie, to, tą obawę, a może rzeczywiście nie przeżyłem tego, o czym mówi Boże Słowo. Słowo Boże daje nam moc. A więc apostoł Paweł chce, żeby oni wrócili do. Prawdy do tego, co mówi Boże, co mówi Boże, Boże Słowo. Jak prędko dajecie się odwieść, to słowo odwieść dosłownie oznacza wypowiadać posłuszeństwo, wierność jednej osobie, a oddawanie się w posłuszeństwo drugiej osobie. Inaczej mówiąc, przez to, co Galacjanie w Zborach pod wpływem tych fałszywych nauczycieli zaczęli przyjmować, i jakby ważyła się kwestia ich zbawienia, ich przyszłości. To oni stali jakby w tym rozdwojeniu. Byli gotowi wypowiedzieć posłuszeństwo Chrystusowi, któremu zaufali, nie wiedząc o tym. Im się wydawało, że oni ciągle są z Chrystusem, tylko że jeszcze coś tam musieliby zrobić. Oni nie zostali wezwani przez fałszywych nauczycieli, zostawcie Jezusa, nie. Ci fałszywi nauczyciele i fałszywa nauka, to są, to są ludzie bardzo mądrzy, chytrzy, że tak powiem. Tak jak diabeł chytrością zwiódł Ewę, kiedy wrzucił w jej umysł myśl, to wcale nie będzie złe, kiedy zerwiecie ten owoc. Będą same pozytywy. I ci fałszywi nauczyciele mówią: My nie chcemy, żebyście zostawili Chrystusa, tylko że Chrystus nie wystarczy. To, co macie, tą wiarę, którą macie w Niego, nie wystarczy. A więc dajecie się odwieść, stoicie na, w tym miejscu wypowiedzenia posłuszeństwa Chrystusowi, aby oddać się w posłuszeństwo komuś innemu. Pytanie: Komu? Czy za tymi fałszywymi nauczycielami nie stoją jakieś siły, jakieś moce, ciemności? Bo przecież chyba na tym to polega, prawda? A oni są tego nieświadomi. Zwróćcie uwagę, drodzy, że ci fałszywi nauczyciele, oni wprowadzają niepokój. I w języku greckim, wiersz piąty tutaj, yy, przepraszam, yy, Wiersz siódmy, którzy was niepokoją, to słowo niepokoją ma trzy znaczenia, które pokazują, co powodują, sprawiają ludzie, którzy nie przynoszą dobrej nowiny. To słowo z języka greckiego zawsze fałszywa nauka wprowadza i, zna, i znaczy to słowo niepokój. Ono wstrząsa, fałszywa nauka zawsze wstrząsa ludźmi ich wiarą, tym gruntem, na którym stali, żeby się zachwiały fundamenty ich wiary. I ona podnieca, sprawia pewne podniecenie. Popatrzcie, niepokój, wstrząs i podniecenie. Jedno słowo ma te trzy znaczenia, ale we, we, dla mnie układa się to w taką, w taką logikę. Po pierwsze, Fałszywa nauka musi wzbudzać. I jeżeli chodzisz z Bogiem, jeżeli mamy społeczność z Bogiem, duch Boży jest w nas, to słuchając czegoś, powiem tak, nawet słuchając czegoś dobrego, ale człowiek, który przemawia, nie przemawia z ducha Bożego. On jest w zupełnie innym miejscu, jest wrogiem Ewangelii, ale próbuje udawać kogoś. To jest chrześcijaninem, ale on wewnątrz już nie jest chrześcijaninem. To coś fałszywego, czy w człowieku, czy w tym, co mówi. Jeżeli chodzisz w bliskiej społeczności z Bogiem, odczuwasz niepokój. Odczuwasz niepokój. Mówisz: Dobrze mówi. Zgadza się ale jest w moim sercu, coś jest poza mną, co sprawia, że ja nie mogę tego przyjąć. Nie mam takiej wolności, żeby przyjąć to, co on mówi. Pamiętacie apostoła Pawła w, w drugiej podróży misyjnej w Filipii, kiedy ta dziewczynka wołała, to są słudzy Boga Najwyższego, oni głoszą wam drogę zbawienia. Zgadza się, treść się zgadza. Ale co Paweł, taki zadowolony i dumny, że ktoś robi mu reklamę. Tam jest napisane, że apostoł Paweł był w duchu znękany. Znękany. On nie miał pokoju w tym wszystkim. I w pewnym momencie, będąc znękany w duchu po paru dniach, odwrócił się do tej dziewczynki, która tak naprawdę była wróżką. I mówi do niej w imieniu Jezusa. Duchu. Zły duchu wróżbiarstwa wyjdź z niej. I od tego momentu dziewczynka straciła zdolności wróżbiarskie. Z tego powodu Paweł znalazł się w więzieniu. Wiecie, może się zgadzać, ale fałszywi, fałszywi nauczyciele, którzy nie, są, nie mają Ducha Bożego, którzy nie przyszli, aby budować kościół. Bo jeżeli czyje zwiastowanie, nie buduje mojego ducha, nie buduje kościoła, to musi, muszę postawić wielki znak zapytania, co jest. Powiem wam, miałem w moim, w moim doświadczeniu, życiu, co najmniej dwie sytuacje, gdzie widziałem ludzi po raz pierwszy. Po raz pierwszy, i to byli ludzie w środku. I widząc ich, Mój duch, to było jak, jakby ktoś tamę postawił między mną a tą osobą. Jakby tamę. Ja mówię: Boże, ja przecież nie chcę mieć złego nastawienia do moich braci. I oni mi nic nie zrobili. Boże, co to jest? Panie, ja nie chcę w ten sposób funkcjonować. Ja chcę mieć otwarte serce do każdego Twojego dziecka, a tu, tak jakby ktoś ścianę wymurował. I czas pokazał później. Czas pokazał, że to było działanie ducha Bożego, że jakby nagle później pewne rzeczy zaczęły wychodzić na jaw z życia tych ludzi. I że to nie było Boże. Oto wprowadza to niepokój, to powoduje wstrząs, bo jak to wierzyłem, to co źle wierzę, źle zaufałem Chrystusowi. Nagle ten fundament, którym jest Jezus Chrystus, który jest został położony w Twoje życie. Ten fundament jest mocny, ale Ty się chwiejesz. Wiecie takie niezdrowe podniecenie. Pastorze, pastorze, jak tam pojadę, będę błogosławiony. Je Tam pojadę i tam jest błogosławieństwo, i tam. I, pastorze, tam się dzieją niezwykłe rzeczy. To podniecenie czymś nowym. Pastorze, my musimy kazalnicę ściągnąć, bo dzisiaj kazalnica to już jest przeżytek. My musimy więcej uwielbiać. Ja abstrahuję od naszego zboru, ale ja mówię o czymś, co miało miejsce parę lat temu. Dosłownie. Niektórzy wzięli i wynosili na strych kazalnicę, bo jest niepotrzebna. Ale kiedy czytam Boże Słowo, Biblia mi mówi, trzymaj się zdrowej nauki. To przede wszystkim w centrum nabożeństwa jest Słowo Pana. Czy możecie powiedzieć amen? Jest słowo Pana. Nasza wiara gruntuje się, nasze poznanie przychodzi przez słowo Pana. Pan działa przez swoje słowo na Twoje serce, na mojego ducha, Twojego ducha, aby umocnić wiarę i dawać poznanie i zrozumienie. Uwielbianie też jest ważne, ale nie jest centralne. Uwielbianie jest ważne. Ja myślę, że kiedy jest ten czas, kiedy tutaj uwielbiamy, a ktoś stoi i patrzy, i patrzy, i patrzy, a i nie angażuje się w uwielbianie. To nie jest dobre. To nie jest właściwe. Coś tracisz z nabożeństwa, tracisz coś ze społeczności z Bogiem i z Kościołem. Bo przecież Pismo wyraźnie mówi, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Pismo wielokrotnie mówi jak ważne jest, aby chwała, uwielbienie nie było tylko w sercu, ale płynąc z serca wypływało z naszych ust, aby Bóg był błogosławiony. Niech wszystko co żyje Psalm 150, niech wszystko co żyje milczy, tak? Niech wszystko co żyje milczy. Nie, tam jest napisane niech wszystko co żyje chwali. Pana, jeśli żyjesz, jeśli duch Boży jest w tobie, jeśli zaufałeś Chrystusowi, dla mnie rzeczą to, to jest naturalne, będziesz Boga uwielbiał, będziesz Mu dziękował, będziesz Go chwalił, będziesz to wyrażał przed obliczem Boga. A więc Paweł pisze do nich, mówi: Jak prędko pozwalacie wstrząsnąć fundamentem Chrystusa. Jak szybko chcecie wypowiedzieć posłuszeństwo Chrystusowi, któremu zaufaliście. Wiecie on, później tam mocno o tych fałszywych nauczycielach mówi. Ale nie chcę dzisiaj o tym, o tym wspomnieć. Bardzo dosadnie ich na, w pewnym momencie potraktuję. Ale te zbory, ci wierzący, ich wiara, ich zaufanie są, drodzy. Potrząśnięte, oni są jakby podnieceni, dotknięci, zabrany jest pokój Boży. To dlatego apostoł Paweł właśnie mówi o swoich obawach, pisząc do nich. Mówi do nich tak: boję się, boję się, że nadaremno się trudziłem. Słuchajcie, zwiastowanie Ewangelii, budowanie Kościoła. Nie jest nigdy czymś łatwym i prostym. To jest trud i mozu. To dobrze jest właśnie, kiedy coraz więcej dochodzi do tej świadomości, budujemy razem. To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. Wkładamy wysiłek. Apostoł Paweł położył całe życie. Dosłownie był gotów umrzeć za zwiastowanie Ewangelii Galacjanom. Był gotów umrzeć. Dał tego dowód. A teraz pod wpływem tych wilków, które tam się znalazły. Wilków w owczej skórze. On walczy o nich. On chce ich z powrotem mocno osadzić na fundamencie, który założył w ich życiu, którym jest Jezus Chrystus. Pamiętamy z listu do Koryntian pierwszego, trzeci rozdział. Fundamentu innego nikt nie może założyć którym jest Jezus Chrystus, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Pytanie jest, czy masz fundament właściwy? Czy budujesz na właściwym fundamencie, czyli na Chrystusie i tylko na Chrystusie? Na Jego słowie, bo jeżeli nie, i o tym jest też ten list, bo jeżeli próbujesz ten fundament skleić jeszcze z czymś innym, wywracasz Ewangelię Jezusa Chrystusa i wypowiadasz posłuszeństwo Chrystusowi. Mówi, znowu w boleściach was rodzę. To jest w czwartym rozdziale, jedenasty, dwudziesty wiersz. Znowu w boleściach was rodzę. A w trzecim rozdziale, w wierszu pierwszym i trzecim, mówi do nich bardzo mocno: nierozumni, nierozumni Galacjanie, daliście się omamić. Popatrzcie, oni są nieświadomi tego. Oni nie zdają sobie sprawy, jak wielkie, że ten statek ich życia, który płynął w kierunku Boga nareszcie, nagle zaczyna zmieniać kurs, i oni tego nie widzą, że kurs jest zmieniony, że wylądują zupełnie gdzie indziej. Mówi tak Paweł później w piątym rozdziale wierszu drugim, czwartym. Chrystus Wam nic nie pomoże w tym momencie. Odłączyliście się od Chrystusa. Wypadliście z łaski. Mocne słowa, prawda? Być odłączonym jak to przecież ja uwierzyłem w Chrystusa, a nagle stoisz w miejscu, gdzie może się okazać, że tak naprawdę z powrotem odłączyłeś się od Niego, że byłeś pod łaską i wypadasz z łaski. To pod czym ja wtedy jestem? Jeśli nie jesteś pod łaską, to pod czym wtedy jesteś? Ja myślę, że jest jedyna odpowiedź. I o tym Paweł tam pisze: wchodzisz pod przekleństwo, pod sąd, pod gniew Boży. A więc sprawa jest najwyższej wagi: w jaki sposób ja, grzesznik, mogę być przed Bogiem usprawiedliwiony? Jak, Co jest sednem Ewangelii Jezusa Chrystusa? Czytaliśmy. Że w drugim rozdziale, w szesnastym wierszu jest napisane, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony. Żaden człowiek. To jest Ewangelia, dobra nowina. Zostajemy usprawiedliwieni. Paweł mówi w wierszu 15 powyżej jeden wiersz, my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z Boga. Do tego wrócę innym razem. Ale pomimo tego, że mogę się jako Żyd chlubić w stosunku do Pogan, do nas. To i Żyd, i poganie zostaje w ten sam sposób przed Bogiem usprawiedliwiony. Przez zaufanie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, to jest sedno Ewangelii: łaska, zbawienie, odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie w oczach Boga jest tylko w Osobie Jezusa Chrystusa i zaufaniu w Jezusie Chrystusie, w niczym innym. A ci fałszywi nauczyciele, co głosili, oni wywracali dosłownie, to już była inna zupełnie. Co oni robili? Oni mówili tak, jest Chrystus, ale jest jeszcze coś plus. Musicie do Chrystusa, którego, w którym położyliście nadzieję, któremu zaufaliście, musicie dodać jeszcze pewne elementy, albo nawet. Dosłownie Paweł mówi oni, on, taką małą rzecz, nie możecie być chrześcijanami, jeśli się nie dacie obrzezać. A Paweł mówi, jeśli dacie się obrzezać, w tym momencie musicie cały zakon wypełnić. Inaczej mówiąc, oni, oni sprytnie mówią, taka mała rzecz, jeżeli Chrystus to jest według nich, Chrystus to jest za mało, trzeba się jeszcze obrzezać. Oni nie wiedzą, że to jest ogromna pułapka, że z łaski chcą wejść pod przekleństwo. I ci nauczyciele chcą ich właśnie odprowadzić od usprawiedliwienia, które mają w Chrystusie, znowu pod gniew i przekleństwo. Nie zdają sobie, ale Paweł mówi, tak to właśnie wygląda. I Paweł jest gotów i walczy, i był gotów sprzeciwić się samemu Piotrowi w pewnym momencie. Mówi, jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, dlaczego zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Dlaczego ich próbujesz uczynić Żydami? A więc dla Żyda, który ma tak piękne tło swoich, mówię o. Relacji, wybrania, i tak dalej. I dla Poganina, który nigdy nie znał Boga, usprawiedliwienie jest ten sam sposób w osobie Jezusa Chrystusa i Jego Krzyżu. Haleluja. To jest dobra nowina. Oto grzesznik nie musi stać się Żydem, nie musi teraz próbować się naprawić, aby być uratowanym. Po prostu musisz przyjść do Jezusa, musisz Upamiętać się ze swojego grzechu, odwrócić się od niego i zaufać, że ofiara Chrystusa na krzyżu doskonale, wspaniale rozprawiła się z grzechem, wszelkim grzechem w twoim i w moim życiu, aby mieć życie wieczne. Oczywiście, jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, istotna, jeżeli chodzi o nasze zbawienie. Upamiętać się, uwierzyć i dać się ochrzczyć. I to jest taki, takie zamknięcie procesu zbawienia. Uwierzyć, upamiętać się, uwierzyć i dać się ochrzczyć. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Chrzest tutaj jest, dzisiaj nie chcę o tym mówić, ale jest niezwykle istotną częścią procesu, czy świadkiem, uzupełnieniem. Naszej wiary, zaufania Chrystusowi Jezusowi. Chrzest jest, inaczej mówiąc, wydaniem i przyznaniem się do krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A więc Chrystus równa się wiara, i to jest wystarczające, a ci mówią tak, nie, Chrystus nie wystarczy, trzeba dodać obrzezanie. Piąty rozdział wiersz trzeci tego listu do Galacjan nam, nam o tym mówi. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. No, dobrze, pastorze. No, jeśli nie już zakon, ale uczynki. Ale uczynki. Przecież uczynki są ważne. Czyli jest Chrystus i są uczynki i przez to jestem zbawiony. A Paweł mówi, absolutnie nie, bo z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Abraham pi czyta, pisze o tym w liście do Rzymian w czwartym rozdziale. Abraham nie miał zakonu, bo zakon został nadany 430 lat później od Abrahama. I tam pisze Paweł tak, w liście do Rzymian w czwartym rozdziale, jeżeli Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, miałby się z czego chlubić, ale nie... Przed Bogiem, bo z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. To jest nasza pycha, to jest nasze ukryte ja. Oto Chrystus, Jego dzieło Krzyża Golgoty, jest za mało, jeszcze uczynki. I już słyszę te głosy. No ale jak? To uwierzy i co? I może żyć jak chce. No, właśnie, już na samym początku powiedziałem, że. Kto tak mówi, kompletnie nie rozumie, czym jest żywa wiara. Nie rozumie, czym jest nowonarodzenie. Bo dopiero z wiary, zaufania Chrystusowi, będą wypływać uczynki, które podobają się Bogu. Będą to uczynki wynikające, owoc wiary, a nie zasługa. Taki magazyn, żeby pokazać przed Bogiem, no przecież, Boże, zasłużyłem. To nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi, zbawienie jest darmo, z łaski. Tak mówi Paweł w Lisie do Efezjan. Ła z łaski, darmo, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Ale kiedy masz żywą wiarę, będziesz miał żywe uczynki wiary. Amen? To jest ściśle. I zresztą, Później apostoł Paweł maluje, co to znaczy ten człowiek, który został ożywiony. To jest człowiek, który nie ma zakonu, już na tablicach kamiennych, wypisany gdzieś tam, a żyje po Bożemu. Bo nagle się okazuje, że to prawo Boże, przykazania Boże są wypisane w jego sercu. Postał się nowym stworzeniem. Hallelujah! Tak więc. Apostoł Paweł tutaj też mówi o innych rzeczach, posłuchajcie. W tym czwartym rozdziale mówi o obrzezaniu, w piątym wiersz trzeci, a czwarty rozdział, wiersz 8-11 do 11 mówi tak. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż... Czemuż znowu zwracacie się do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się na dwa. To jest zdumiewające, ale Paweł nawet zasady zakonu, Boże zasady, w tym momencie już, kiedy przyszła łaska, albo też takie zwracanie się, bo wiecie, są ludzie, którzy mówią, "Okej, okay, zbawienie jest Chrystusie, ale jeżeli nie będziesz przestrzegał Sabatu, jeśli będziesz jadł to i tamto, prawda? nie wolno ci tego i tego jeść, coś tam wyciągnęli z zakonu, nie możesz być zbawiony. Ja rozumiem, że niektórzy mogą mieć przekonanie, że wolą Sabat, sobotę, inni wolą niedziela, inny. A Paweł co pisze? Jeden taki dzień uważa, inny, inny, i niech z powodu tego nikt drugiego nie sądzi. Jeżeli na przestrzeganiu świąt, dni, miesięcy, przestrzeganiu, że coś jesz, a czego nie jesz, na tym budujesz przekonanie, że będziesz zbawiony, nie wierzysz w Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tu totalnie ją obróciłeś, nie polegasz już na Chrystusie i idziesz w kierunku, jesteś zwiedziony i idziesz w kierunku zatracenia. Mocne, nie? Ale o tym ten list mówi. Odłączyliście się od Chrystusa. Wypowiedzieliście mu posłuszeństwo. Moglibyśmy dodać jeszcze inaczej, w naszym polskim kontekście. Chrystus, plus. Jeżeli nie zachowujesz tego i tego, nie przyjmujesz tego i tego. Nie możesz być zbawiony. I niektórzy wręcz się chlubią, mówią: Ci protestanci, oni mają tylko Chrystusa, a my mamy jeszcze. A ja mówię: dzięki Bogu, że mamy tylko Chrystusa, to znaczy, że trzymamy się Ewangelii. Nie wywróciliśmy jej. I wszyscy doskonale rozumiecie, co mam na myśli. Ci fałszywi nauczyciele. Prawdopodobnie powoływali się na dwunastu apostołów, dlatego że Paweł w tym swoim argument w swojej argumentacji, swojego obrony, swojego autorytetu, mówi: Ja z nimi się spotkałem, z tymi znacznymi. Popatrzcie, oni się powołują na dwunastu. A Paweł mówi: ja, ja się z nimi spotkałem, ja wytłumaczyłem im, jaką Ewangelię głoszę, i oni nic do tego, co zwiastowałem, nie dodali. Podali mi rękę na znak zgody, że głosimy to samo. Oni byli tak zapatrzeni, ci fałszywi nauczyciele w Zakonie i w Mojżeszu, że Paweł, pisząc ten list, Wytrąca im to z ręki, te argumenty. W jaki sposób? Przechodzi do Abrahama, który ma obietnicę błogosławieństwa, które przez Chrystusa stają się udziałem nas wszystkich. Mówi, Abraham został przed Bogiem usprawiedliwiony, a nie miał zakonu. Nie było Mojżesza. I tam dana jest obietnica Abrahamowi, szczęśliwy, błogosławiony jest ten, który uwierzył. I to błogosławieństwo, to usprawiedliwienie, które otrzymał Abraham, to błogosławieństwo dla Niego przez Chrystusa, przez potomka, którym jest Chrystus, staje się udziałem nas, wszystkich, Żydów i pogan dzisiaj. Mówi źle mówicie. Ci fałszywi nauczyciele mają jedno na myśli. Tak więc Abraham przecież jest usprawiedliwiony został. I nie musiał nic przestrzegać. Dopiero obrzeska została mu nakazana, ale kiedy już został usprawiedliwiony i na znak usprawiedliwienia się obrzezał, wiary się obrzezał w posłuszeństwie dla Boga. I dalej apostoł Paweł przypomina, że prawo prowadzi nas pod przekleństwo, gdyż nie, po, nie potrafimy wypełnić prawa. Jak już powiedziałem chyba ostatni czwartek, nie, na samym początku. Zakon zawierał sobie 613 przykazań, nakazów i zakazów. Nikt nie był w stanie go wypełnić, za wyjątkiem jednej osoby pana Jezusa Chrystusa. Był pod zakonem, podległy, wypełnił prawo, nie złamał żadnego i wykupił nas spod przekleństwa, które. Zakon ogłaszał nad tymi, którzy nie byli w stanie tego zakonu wypełnić. Sama wiara, uczynki są owocem, nie są dopełnieniem, dodatkiem do naszego usprawiedliwienia przed Bogiem. Ktoś powie: No tak, to jest niebezpieczne, co Ty mówisz, no bo dajesz wolność, i teraz Ci wierzący, no. Mogą popaść w takie inne z kolei myślenie. No to skoro jesteśmy wolni, prawda? Tylko wiecie, ten list nigdy tego nie widziałem tak jednoznacznie, że on tak mocno kładzie też nie tylko na kwestie wiary, ale na jakość życia. Ci, którzy wierzą, pisze na końcu apostoł Paweł tego listu. Chodzą, jak? Według. Pamiętacie? Według Ducha Bożego. Duchem postępujcie. Duch. Człowiek nieodrodzony, człowiek, który nie doświadczył odrodzenia, nie jest w stanie, bo, bo jego duch jest martwy nie jest w stanie chodzić według Ducha, który zamieszkuje w Duchu Człowieka Wierzącego, Ducha Bożego. Ale kiedy Uwierzysz w Jezusa, stajesz się Bożym dzieckiem. Twój duch jest odrodzony i nasz, w naszym nasz duch w naszym duchu, duch Boży może nas prowadzić. O tym będę mówił później. Chciałem, żebyśmy zrozumieli, tylko Chrystus. Zaufanie temu, co on uczynił na krzyżu. I przeczytam. To jest obietnica z Jeremiasza 31, 33, że, że będziemy sprawiedliwi z wiary, będzie ustrawiedliwiony, ale i o tym, że prawa Boże są zapisane w naszych sercach. Ale z listu do Hebrajczyków dwa miejsca i chciałbym na tym zakończyć. Ósmy rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 10 do 13. Da, przeczytam nawet od no wcześniej. Yy, ósmy rozdział. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę, jej będę im bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. W dziesiątym rozdziale tego samego listu, od dwunastego wiersza, czytamy tak. Lecz gdy on, Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Słuchajcie, jedną ofiarą. Chrystus nie umiera wielokrotnie, nie daje się ofiarować wielokrotnie. To nie jest Ewangelia Jezusa. Jedną ofiarą, którą złożył dwa tysiące lat temu na krzyżu, uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadczam. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem: takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaję. A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Jeśli upadniesz, nie musi być składana kolejna ofiara. Ona już jest złożona i to daje nam ufność, nadzieję, że krew Jezusa Chrystusa przelana dwa tysiące lat temu oczyści Twoje i moje serca. Amen. Tak mówi Boże Słowo. Będziemy się modlić. Powstanie wszyscy. Jeżeli do tej pory pokładasz swoją ufność co do zbawienia w Chrystusie, plus coś jeszcze, w swoich uczynkach, praktykach chcę Ci powiedzieć, rozmijasz się z Ewangelią Jezusa i nie doświadczysz tego, co Bóg ma dla Ciebie. Zostaw to i zaufaj dzisiaj całkowicie w to, co Chrystus na krzyżu uczynił dla Ciebie i dla mnie. W tym połóż całkowitą ufność, a wtedy zniknie niepokój, ale będzie pokój. Będziesz miał mocny fundament samego Chrystusa nieporuszony i świadectwo w swoim sercu, że jesteś Bożym Dzieckiem. Niech nas Pan błogosławi.